Wiedźmin łowiący gigantyczne ryby. Geralt skaczący o tyczce i wykonujący kombosy w powietrzu. Najbardziej znany polski łowca potworów ratujący z potrzasku bestię nazywającą się Pukej Pukej. Co? The Witcher, yes, of course. To wszystko brzmi jak coś z pogranicza surrealizmu i najgorszego fanfika, po którym każdy wziąłby pieniądze z góry. Ale tak naprawdę to moja ostatnia przygoda, jaką przeżyłem wspólnie z Geraltem. Bo jak wiecie, w temacie Wiedźmina 3 jestem nie lada ekspertem. Ile godzin spędziłeś w Wiedźminie 3? Nie, ja tylko w prolog grałem. No dobra, nie jestem, ale nieważne. Dzisiaj zabiorę was na dziwną przygodę z naszym ulubionym bohaterem. Z kapitanem Pazurem? Z Hugo? Bezimiennym. Z tym następnym w kolejce ulubionym bohaterem. Name's Geralt of Rivia. I'm a Witcher. Ta przygoda jest o tyle charakterystyczna, że nie znajdziecie jej w Wiedźminie 3. Bo ta przygoda rozgrywa się w Monster Hunter World, grze wydanej w ubiegłym roku, która sprzedała się świetnie i zebrała fantastyczne recenzje. Zresztą moim zdaniem zasłużone. Ta przygoda jest częścią kolejnej współpracy między twórcami z CD Projekt Red a firmą zewnętrzną. Wcześniej, jak pamiętamy, Geralt wystąpił w Soul Caliburze, no a niedawno trafił też do Monster Huntera. I trzeba przyznać, że tutaj przynajmniej od strony technicznej pasuje jak ulał. Dlatego, że jest łowcą potworów, a gra opowiada o polowaniu na potwory. Wyjaśnię tylko od strony technicznej, że ten quest jest takim specjalnym wyzwaniem. Żeby zagrać Geraltem w Monster Hunter World, musimy praktycznie skończyć główną fabułę gry. No i w tym questie najważniejszą atrakcją jest oczywiście to, że wcielamy się w samego Wiedźmina. Bo fabularnie rzecz ujmując, sprawa jest bardzo prosta. Geralt zostaje przeniesiony w tajemniczy sposób przez portal do tego świata razem z Neckerem i innymi istotami, z którymi będziemy musieli się zmierzyć. No i w typowym stylu dla takich połączeń dwóch światów, zarówno postacie z jednej strony, jak i z drugiej nie próbują jakoś roztrząsać tego, co się właściwie stało, tylko od razu przystępują do działania. Wiedźmin oferuje, że wyjaśni problemy w lokalnym lesie, które są najwyraźniej związane z jego pojawieniem się, a lokalna ekipa mówi, no jasne stary, nie znamy cię w ogóle, ale skoro mówisz, że trudnisz się polowaniem na potwory, masz wolną rękę. Pech chciał, chociaż może to było największe szczęście w historii mojego doświadczania gier komputerowych, że kiedy odpaliłem tego questa w Monster Hunter World, trwał właśnie jubileusz z okazji pierwszego roku od wydania gry. Moja postać towarzysząca była ubrana w swój odświętny strój, który wyglądał tak. Ta sytuacja jest o tyle bardziej kuriozalna, że Wiedźmin w pewnym momencie mówi: w moim świecie jest magia. Must have been magic of some kind that brought me to this world. No co kobieta przebrana za kota mówi: magia? To brzmi jak bajka. Magic. This is like something out of a fairy tale. Serio? Spójrz na siebie! Najważniejsze jest to, czy taki quest jest dobrze zrobiony, czy oddaje hołd zarówno Wiedźminowi i czy pasuje jakoś do klimatu Monster Huntera. No i tutaj mam już bardzo dobre wiadomości. W samym questie wybieramy się do starożytnego lasu, jest to taka jedna z pierwszych lokacji, w których walczymy z wielkim Jagrasem, Ratianą, czy chociażby Pukej. Pukej. Jest to prawdziwa nazwa dla potwora. Co jest fantastyczne w tym questie, że dostajemy tutaj wiele komentarzy ze strony Wiedźmina na temat tego, co obserwuje w tym świecie. Never seen anything like this before. Wonder what kind of potion you could make with it. Zwykle są to komentarze utrzymane w takim afirmacyjnym tonie, więc Geralt zachwyca się tym, że w tym świecie wszystko jest takie bujne. Never seen mushrooms like this before. Te wszystkie małe komentarze są bardzo zabawne ze strony gracza Monster Huntera, który przyzwyczaił się już bardzo do tych rzeczy i nie patrzył na nich z zewnątrz. Geralt pozwala wyjść trochę z tego lasu, żeby spojrzeć na ten las z zewnątrz, jeśli wiecie, o czym mówię. Sama fabuła tego questa jest oczywiście bardzo uproszczona, nie ma tutaj żadnej głębi fabularnej, ale pojawia się kilka zabawnych akcentów rodem z Wiedźmina 3, których nie znajdziecie w Monster Hunterze. Takim podstawowym jest to, że są questy główne i poboczne. Głównym jest zabicie potwora, do którego zaraz przejdziemy. Poboczne questy polegają na jakichś małych czynnościach, które możemy wykonać, a które później nawet mają jakieś swoje konsekwencje. Do tego wszystkiego twórcy dodali nawet system dialogów, w którym możemy rozmawiać sobie z różnymi napotkaniami postaciami, czego w Monster Hunterze typowym nie ma. Zwykle to postacie zarzucają nas jakimiś tekstami. U pierwszego NPC-a, którego spotykamy, możemy też zbadać zwłoki potwora. Like to check the body, if you don't mind. I tutaj Geralt wykazuje się fantastyczną wiedzą, co oczywiście budzi respekt u pani biolog ze świata Monster Huntera, która również bada to zwierzę. Jest też tutaj taka pseudo-mechanika detektywistyczna. Jak pamiętamy, Wiedźmin potrafił tropić zwierzęta i to jest jakoś tam odwzorowane poprzez specjalne ślady, które widzimy w świecie Monster Huntera. Tak więc od strony nie tyle fabularnej, co próby odtworzenia klimatu Wiedźmina w Monster Hunterze, nawet na taką małą skalę, muszę przyznać, że się to udało i cały ten quest był bardzo sympatyczny, bo zobaczyliśmy Wiedźmina przy pracy w swoim stylu, a z drugiej strony mogliśmy dowiedzieć się czegoś o Monster Hunterze. Paradoksalnie muszę przyznać, że opcja przepytania NPC-ów o jakieś głupoty sprawiła, że mam wrażenie, że w tym jednym małym questie dowiedziałem się więcej o lore Monster Hunter World niż przez 80 godzin kampanii. No bo po prostu wystarczyło, że pojawił się gość, którego to interesuje. Geralt. Mind my asking why you chose this line of work? Człowiek
ciekawy świata. W samych tych rozmowach jest oczywiście wiele wzmianek na temat Wiedźmina i całego tego uniwersum. Ktoś mówi, że lubi gry karciane i pyta, czy Wiedźmin jakieś kojarzy. W innej sytuacji Wiedźmin pyta, jakie potwory są w tym lokalnym świecie. A później to pytanie sam dostaje, no i opowiada też o różnych bestiach, z jakimi walczył w swoich przygodach. Więc jest tutaj mnóstwo małych takich nawiązań, które sprawiają, że fani Wiedźmina też będą mieli co robić i rozpoznają te po prostu małe takie przytaknięcia. A jest też taka scena, że Geralt z towarzyszką głównego bohatera, którym normalnie gramy w Monster Hunterze, rozmawiają o tym głównym bohaterze, czyli o mnie, i opowiadają o nim w samych superlatywach. How do I put this? One of a kind. Że jestem dzielny, waleczny. First class in everything. Że wszyscy patrzą na mnie jak na wzór. Hero, huh? Czyli zupełnie przeciwnie jak w rzeczywistości. Wspaniałe. Przejdźmy do innego wariantu. Jak to wszystko wygląda od strony samego gameplayu? Pierwsza rzecz jest bardzo zabawna, bo Wiedźmin Geralt może korzystać z typowej broni ze świata Monster Huntera. I ta broń w rękach Wiedźmina wygląda po prostu kuriozalnie. Mamy ten charakterystyczny, gigantyczny miecz. Mamy jakąś lansę, która strzela. No i oczywiście magiczny kijaszek bojowy, przy pomocy którego można skakać jak o tyczce i wykonywać kombosy w powietrzu. Znacie to powiedzenie, oplułem monitor? Ja po tym wszystkim musiałem oddać mój do serwisu. Obiecali naprawić za darmo, bo myśleli, że jestem ofiarą powodzi. Tak serio mówiąc, ta mechanika walki Monster Huntera dla graczy, którzy są przyzwyczajeni do jakiegoś, nie wiem, statycznej walki przy pomocy miecza, może wydawać się dziwna, ale tak naprawdę nie trzeba tutaj korzystać z dziwnych rodzajów broni. Ważne jest to, że Wiedźmin dostaje też swój charakterystyczny sprzęt, czyli miecze, które później można sobie wykrafcić i korzystać z nich w normalnej grze. One są wszystkie opisane tak jak powinny, że jeden jest srebrny i tak dalej. No i do tego dostajemy też namiastkę magii w postaci runy Igni, która pozwala nam podpalać mały obszar przed naszym bohaterem, która to runa przydaje się w finalnej walce. A ta finalna walka jest niestety jedynym minusem, jaki mogę wystosować wobec tego całego mikrodoświadczenia wiedźmińskiego. W finale Geralt trafia na trop Leszego, czyli istoty, która zwykle obcuje w lesie i może kontrolować zwierzęta, a także konary, roślinność czy coś w tym stylu. Na papierze wygląda to wszystko bardzo fantastycznie, bo w samym Monster Hunterze walczymy tylko i wyłącznie z bestiami czworonożnymi najczęściej. Tymczasem tutaj dostajemy humanoidalną istotę, która w dodatku dysponuje magią, może się teleportować, przyzywać konary, ma jakieś takie opętane kruki wokół siebie, którymi może też atakować. Więc to wszystko wydaje się być takim zupełnie oryginalnym doświadczeniem, jakiego próżno szukać w Monster Hunterze. Prawdopodobnie z tego względu ta walka z Leszym jest też bardzo słaba pod względem mechaniki. Problem tej walki polega na tym, że nasza postać cały czas jest przewracana przez przeciwnika, dlatego że wysyła on konary, które nas wytrącają z równowagi, atakuje tymi krukami. Jakby tego było mało, Leszy w pewnym momencie przyzywa też Adony, czyli mniejsze potwory, więc jest to kolejny czynnik, który utrudnia nam rozgrywkę. Jest to po prostu dość irytująca walka i czuć, że ta mechanika walki z humanoidalnym przeciwnikiem nie do końca pasuje do tego, do czego przywykliśmy w innych pozostałych zleceniach, jakie wykonujemy w tej grze. Ale niewątpliwym plusem tej walki jest to, o czym mówiłem wcześniej, że nasze decyzje podejmowane w tych bardzo prostych, pobocznych questach przynoszą konsekwencje. Pukej, pukej! Tak, okazuje się, że bestia, którą ratujemy w jednym z pobocznych questów, przylatuje nam na ratunek w walce z Leszym. Ten potwór tak bardzo pokochał Geralta, że się zaprzyjaźnili i wrócił mu na pomoc. Fantastyczna historia. Szkoda tylko, że Pukej Pukejowi trzeba pomóc w tej walce, bo inaczej zginie, a ja tego nie zrobiłem, więc zginął. Ups! Ta przygoda kończy się wzruszającą scenką, kiedy dwie siły, z jednej strony Geralt, łowca potworów z ziemi, z Polski, z książek, a z drugiej strony flota wojowników, którzy polują na gigantyczne potwory, oddają sobie hołd i przekazują pieniądze, ale Geralt oczywiście ich nie przyjmuje, bo stwierdza, że ta obca waluta w ogóle mu się nie przyda w jego świecie, ale to wszystko jest ponownie niesamowicie urocze i zrobione w bardzo sympatyczny sposób. Take care. Za te wszystkie niesamowite wydarzenia można sobie wykrafcić zbroję Geralta. Do tego też mamy oczywiście wiedźmińską broń, którą też da się wytworzyć i też da się ją wykorzystać w normalnej rozgrywce. Jest też druga część tego questa, która wymaga posiadania 50 poziomu naszego bohatera. Gramy jako Ciri i za to możemy później wykrafcić zbroję Ciri, więc nagrody są całkiem w porządku. Tym bardziej, że chyba o tym jeszcze nie wspomniałem, wszystkie te elementy są dostępne za darmo jako takie regularne aktualizacje dla fanów Monster Huntera. Podsumowując, powiedziałbym, że oczywiście ta przygoda, mimo tego, że obfituje w niesamowicie surrealistyczne obrazki, oczywiście nie sprawia, że warto tylko dlatego kupić Monster Huntera. Sam Monster Hunter World jest po prostu dobrą grą, więc jeśli lubicie takie produkcje o walce z potworami, no to oczywiście polecam. Jeżeli zaś jesteście fanami Wiedźmina i czujecie, że coś was omija, no to bez przesady. To jest mała historia, bardziej dla ludzi, którzy posiadają Monster Huntera i przy okazji kojarzą też Wiedźmina. Także Wiedźmin zaliczył być może najbardziej surrealistyczną przygodę w swojej historii i w końcu wybrał się na rynek.
ryby i złowił dużą rybę. A na koniec mały żart, żeby rozładować te wszystkie emocje. Wiecie, co robić, kiedy przychodzicie do kogoś w gościnę i stoicie przed drzwiami, ale dzwonek nie działa? Pukaj, pukaj! Thank you.